Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Niestety w ostatni dzień, kiedy jeszcze byłem w chłodniejszym rejonie Indii, złapało mnie jakieś małe przeziębienie, katar oczywiście, zatkane uszy, także sorry za mój głos, jeżeli będzie on trochę taki wiecie, nosowaty, no ale nic z tym nie zrobimy. W końcu mam warunki, żeby ponownie nagrać jakiś materiał, no i dzisiaj oczywiście zostanie poruszony temat ETF-ów, bo ETF-y rozwijają się bardzo mocno. Mamy już tutaj kilkanaście dni po wystartowaniu tych ETF-ów i warto by było podsumować sobie to, co się do tej pory wydarzyło, więc zobaczymy najnowsze statystyki dotyczące tego tematu. Również informacja o ETF-ach z innych krajów, bo to też jest ważne, że wiecie, Stany Zjednoczone nie są pępkiem świata, tak? Inne firmy też tym tematem się zajmują. Parę słów o altcoinach, no i oczywiście na koniec jakieś podsumowanie tych moich ostatnich kilku dni wojaży. Także jeżeli materiał Wam się oczywiście podoba, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i przejdźmy do meritum. Alright, okej, okay. 42200 dolarów za bitcoina, Ether 2267, Solana cały czas na 5. miejscu, cały czas wysoko, powyżej XLP, najlepiej Conflux oraz Injective. No czekałem tutaj na inch token poniżej 20, poniżej 30 dolarów na ten moment, żeby coś tam skupnąć, niestety nie wyszło, więc no życie, mogę jeszcze poczekać na tą okazję, może ona nigdy nie nadejdzie, nie będę sobie wtedy jakoś szczególnie pluł w brodę, no bo życie, pociągi pamiętajcie, że nadjeżdżają i odjeżdżają co chwilę, to, że nie weszliście do jakiegoś pociągu, to nie jest koniec świata, spokojnie przyjedzie kolejny, może nie takie TGW, może jakieś wiecie Intercity, ale to dalej będzie dobra okazja inwestycyjna, więc tutaj bym się nie spinał, że jakiś projekt Wam uciekł. Jeżeli bardzo chcecie w niego zainwestować, no to warto może poczekać na jakąś korektę, a jeżeli nie, no to zabrać się do researchu po prostu i szukać kolejnych produktów na rynku krypto. Najgorzej BitTensor, ale BitTensor to i tak jest po jakimś 40% wzroście. Odbicie do 350, także bardzo mocno. Kaspa cały czas się utrzymuje powyżej 10 centów, Astral Network cały czas tutaj zerkam, 17 centów, nic więcej mi się tutaj nie zrealizowało. No i co do wykresu Bitcoina, no to mieliśmy oczywiście szczyt na poziomie 49 tysięcy dolarów w ostatnich tygodniach. To była oczywiście świeca taka po akceptacji, już prawdziwej akceptacji tych Bitcoin spot etf ów i od tamtego momentu mieliśmy spadki. Spadki zatrzymały się gdzieś tutaj na 38,5 tysiącach dolarów. Oczywiście wiemy, że Grayscale bardzo, ale to bardzo duże ilości Bitcoina zrzucał na rynek. Potężne ilości Grayscale zrzucał na rynek codziennie. Ostatnio wyhamował. I chwilę po tym, jak Grayscale wyhamował z tymi sprzedażami swoimi, no to oczywiście rynek trochę odbił. Bitcoin w tym momencie na poziomie 42 tysięcy dolarów. Idąc dalej. Co do wzrostu Bitcoina, to pamiętajmy, że niestety ale mamy cały czas tutaj jeden główny powód do tego, że Bitcoin nie będzie rósł. czyli Jim Kramer przeniósł się na byczą stronę rynku. No i oczywiście mówi, że tutaj Bitcoin już wybił swoje dno, ubił je tak w ostatnich dniach i teraz to już tylko będzie luz. Także pamiętajmy, żeby traktować to, co ten pan mówi na opak, wtedy powinniśmy mieć dobrą skuteczność w tradingu, taki mały sucharek. No i co do tych oczywiście wpływów, wypływów z ETF-ów, no to mamy oczywiście GBTC na samej górze tutaj, no i widzimy duże, naprawdę duże sprzedaży cały czas tych tokenów. Natomiast trzeba powiedzieć, że i ten ETF od BlackRocka, czyli iShares i Fidelity, no może nie zamiotły tych sprzedaży od Grayscale'a, natomiast zbliżyły się już tylko te dwa ETF-y, aby tą falę sprzedażową, że tak powiem, zatrzymać. No i koniec końców, jak sumujemy sobie tutaj wolumen i na BlackRockowym, tym etf y, i na Fidelity i ArkShares do tego dorzucimy i oczywiście Bitwise, no to tak naprawdę ten wolumen tutaj był większy niż ten wolumen na Grayscale'u. Oczywiście na Grayscale'u nie dochodziło tylko do stuprocentowej sprzedaży, były jakieś zakupy, natomiast zdecydowanie one były mniejszym procentem tej całej składowej niż sprzedaż. To się wiąże między innymi z tym, co powiedziałem Wam wcześniej, czyli wysokie opłaty transakcyjne jakie glejskiej zaproponował swoim klientom. Ludzie uciekają do tańszych ETF-ów, tańszych w odsłudze oczywiście, czyli do tego od BlackRocka, do tego od Fidelity. Tam te procenty są zdecydowanie niższe. Natomiast suma summarum, wolumen cały czas na tych ETF-ach jest bardzo duży, co cieszy, że to nie był tylko taki chwilowy kapiszą do góry i potem już to zainteresowanie spadło bardzo mocno, tylko że cały czas, cały czas tutaj ten temat jest przez instytucje grzany, no i ludzie chętnie właśnie kupują akcje tych etf -t. Tak jak wam mówiłem już niejednokrotnie, te ETF-y to jest maraton, a nie sprint. Jak GrayScale wyprztyka się już tak naprawdę ze swoich tych Bitcoinów, no to widzimy, że ta presja zakupowa od pozostałych ETF-ów jest ogromna. Mamy teraz jednego największego sprzedającego. Wiemy o tym, że chociażby MtGox zaczął wypłacać te Bitcoiny Odzyskane w fiatach, akurat we fiatach te przelewy już poszły do niektórych ludzi. Zaraz przejdę do tematu mówiącego o tym, że Stany Zjednoczone planują sprzedać trochę bitcoinów, nawet nie takie trochę. Także tych opcji sprzedażowych, jak chociażby jeszcze FTX i Celsius, to też jest temat taki, który w ostatnich dniach dość się głośny odnośnie sprzedaży bitcoinów. To wszystko i tak nie doprowadziło do jakiegoś kryzysu na bitcoinie. Nie widzimy 25, 30 tysięcy dolarów albo 12. Tak jak dużo osób chce, tylko Bitcoin po tym spadku do 385 tysiąca dolarów, wrócił na 42 i dobrze sobie radzi. No i właśnie to, co powiedziałem przed chwilką, Stany Zjednoczone planują sprzedać Bitcoina w kwocie 130 milionów dolarów. Oczywiście chodzi o te bitcoiny odzyskane z Circrodu, mają ich łącznie tych Bitcoinów 207 tysięcy, chyba z tego, co Wam ostatnio pokazywałem na materiale. No i pewną część planują teraz sprzedać. Natomiast to, co oni chcą teraz sprzedać, przy tym, co zrzuciło ostatnio na rynek Grayscale, to jest naprawdę mała wartość. Więc myślę, że nie musimy się tym jakoś bardzo w tym momencie przejmować. Natomiast no jest to oczywiście kolejna presja sprzedażowa wywołana na rynek Bitcoina. Dalej, Fred Krueger, do niego tutaj przejdę w kilku postach, bo bardzo fajne ma spostrzeżenia co do etf ów Warto sobie ten profil obserwować. Pokazuje, jak estymują się zyski poszczególnych firm, które oczywiście wystartowały z Bitcoin Spot ETF-em. No i widzimy, że na samym szczycie BlackRock potężne pieniądze ma, tym, ma na tym zyskać. States, czyli Vanguard, Invesco, First Trust. No naprawdę grube, grube pieniądze. Nawet przy tych niskich prowizjach mają te firmy zarobić. To są oczywiście tysiące, ale widzimy, że tutaj w milionach trzeba sobie to przemnożyć. Więc to są potężne kwoty, które te firmy mogą zarobić właśnie na odpaleniu tego produktu. Dalej. Stany Zjednoczone, to co wam powiedziałem na początkowym etapie tego materiału, nie są jedynym krajem, które dbają o Bitcoin Spot ETF. 26 stycznia Harvest Hong Kong, jedna z największych chińskich e, takich firm e, finansowych, oczywiście złożyła papiery o Bitcoin Spot ETF-a w Hongkongu, w tej ich komisji, no i jest to pierwsza instytucja, która takie wnioski złożyła, który taki wniosek złożyła właśnie w Hongkongu, więc tam, w tym kraju też się zaczyna dość Dobrze, w tym temacie działać. Zobaczymy, czy ten oczywiście Bitcoin Spot ETF zostanie przyklapany, czy też nie. Czy kolejne filmy za tym pójdą. Ten temat na pewno trzeba obserwować. I przechodzimy ponownie do Freda Krugera. Zobaczcie. etf -y, jeżeli chodzi o złoto, posiadają 1,5% całej cyrkulacji złota. Jeżeli chodzi o ETF-y związane z Bitcoinem, to one już w te dwa tygodnie zabrały 3% wszystkich Bitcoinów. Nie wiem, czy to nie jest nawet teraz troszkę więcej. Natomiast porównując te wartości, no to widzimy, że to Wall Street zjada tego Bitcoina w ekspresowym tempie. Pamiętajcie, to są dopiero dwa tygodnie. Gdzie dwa miesiące? Gdzie 12 miesięcy? Gdzie dwa lata? Gdzie wtedy te spot ETF-y mogą być? i Jaką część tego Bitcoina w całej cyrkulacji mogą posiadać? To mogą być naprawdę ogromne, ogromne kwoty, które będą posiadały na swoim koncie te instytucje. Oczywiście przy inwestycji ich klientów, tak? No bo to nie jest tak, że BlackRock te wszystkie teraz bitcoiny sam skupuje, czy to pozostałe firmy, tylko oni już się nas kupowali wcześniej, jak było taniej, a teraz przychodzą do nich klienci, którzy chcą na tych ETF-ach po prostu zarobić, natomiast nie chcą kupować bezpośrednio gdzieś tam bitcoina z rynku, bojąc się, że stracą go, bojąc się tego, że tego wszystkiego nie ogarną. A tak pewnie z aplikacji na telefonie będą, czy już mogą tak naprawdę kupować te ETF-y. No i to też ciekawa informacja. Ja ją wrzucałem na Twittera już jakiś czas temu, chyba w grudniu. 29 stycznia, czyli dzisiaj, Google pozwoli na odpalenie reklam związanych właśnie z ETF-ami. O tym już pisałem na Twitterze szerzej. Jak się gdzieś tam cofniecie do moich postów sprzed kilku tygodni, to wrzuciłem tam właśnie tą informację, że konkretnie mówią tutaj o, o ETF-ach. To jest troszkę innymi słowami tutaj nazwane, że pozwolą inwestorom to trade shares in trust holding large pools of digital currency, tak? Czyli pozwolą tym instytucjom Napuszczanie reklam w Google związanych właśnie ze swoimi produktami dotyczącymi Bitcoin Spot i ETF-ów. Także no to jest duża informacja. Zobaczymy, czy wyskoczą nam zaraz z każdej strony reklamy ETF-ów. Nie wiem, czy nam w Polsce, nie wiem, czy nam gdzieś tam w Anglii, bo dużo z Was w Anglii mieszka w Holandii. Natomiast, jeżeli byście pewnie byli osobami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych, to sądzę, że te reklamy mogą Wam się zacząć pojawiać. Jeżeli ktoś mieszka w Stanach, dajcie znać, czy takie reklamy wam się w najbliższym tygodniu dwóch będą po pojawiały, czy to jest po prostu takie pozwolenie, z którego nikt nie będzie jednak korzystał. Aczkolwiek myślę, że te filmy będą chciały wykorzystać właśnie ten temat również do promocji tych swoich produktów, no bo jak już wam powiedziałem, te zyski, które są estymowane, są naprawdę gigantyczne. Kijonki pokazuje nam, jak wygląda tutaj sprawa z akumulacją Bitcoinów. No i zobaczcie, te portfele, które od dłuższego czasu akumulują bitcoina, zebrały już ponad 1,7 miliona bitcoinów na swoich kontach. No i tutaj, jeżeli chodzi o te wpływy na portfele tych osób akumulujących bitcoina od dłuższego czasu, no to jesteśmy na szczycie wraz oczywiście z presją wywołaną przez ETF-y. Mocne tutaj zakupy poszły i zobaczcie, że nie odbywało się to na tych dołkach tutaj, tylko ten szczyt zakupowy no, jest na poziomie około 40 tysięcy. Dolarów tylko. Więc zawsze, jak to są te dwie kolejki na tych memach pokazanych, Bitcoin 15-20 tysięcy dolarów pusto, Bitcoin 50-100 tysięcy dolarów kolejka, po prostu tysiące, tysiąca ludzi, którzy chcą tego Bitcoina kupić. Tak jest. Mam nadzieję, że Wy jesteście w tej pierwszej kolejce, tej bardziej opustoszałej. Byliście, staliście w niej i ładowaliście po Pełne kabzy tego bitcoina i innych kryptowalut, no bo teraz powinniście być oczywiście zadowoleni. Dobra, zostawmy na chwilę już tego bitcoin spot ETF, a przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Tak wyglądają niestety ale odsetki Fedu, które musi zapłacić. Potężna, potężna ilość, ja oczywiście ona zwiększyła się zdecydowanie o kilkaset procent. Po covid oczywiście zepsuło się to wszystko na maksa. A co gorsze, Fed poinformował nas wszystkich, że 11 marca wygasa ten program z pomo pomocy bankom. Banki miały taki fundusz teraz, do którego mogły się zgłosić, poprosić o praktycznie nielimitowane pieniądze. Wszystko po to, żeby ratować swoje tyłki. No i Fed teraz widząc, w jak opłakanym stanie no jest niestety ich konto, stwierdziło, że trzeba ten wysyp pieniędzy do banków zatrzymać. I 11 marca się to kończy. Ciekawe, jak to wpłynie faktycznie na rynek, czy nie spowoduje to upadku kolejnych banków, tak jak Silicon Valley Bank upadł, tak jak te pozostałe trzy chyba banki upadły na początku zeszłego roku, to czy czasem nie doczekamy się jakiejś powtórki. I w tym momencie chcę Wam powiedzieć, żebyście obejrzeli sobie finansową teorię grawitacji właśnie z Cezarym Ziarkowskim. W tym tygodniu wpada film na kanał, gdzie temat tej płynności poruszyliśmy sobie bardzo głęboko. Film ma z tego co pamiętam godzinę, Mnóstwo przykładów, mnóstwo porównań, więc ten film wam serdecznie polecam. On w tym tygodniu, zapewne w środę albo w czwartek, wyląduje na kanale, także obejrzyjcie sobie te poprzednie odcinki, no i czekajcie na ten najnowszy. Dalej. Czy dostaliście taką informację? Ja szczerze mówiąc, ostatnio z konta, że tak powiem, złotówkowego nie korzystam zbyt często, ale tutaj Big Jimmy napisał, że ING wysłała mu taki alert, czy myśli o zostaniu miliarderem bitcoinowym. Wiele Reklam oczywiście na social mediach teraz nawołuje do tego, żeby inwestować w kryptowaluty, natomiast duża część z tych reklam jest skamem. I to jest prawda oczywiście. I kazali mu sobie podziękować za poinformowanie go, no albo oczywiście poczytać więcej o bezpieczeństwie bankowym. Ja nie dostałem takiego powiadomienia, nie wiem czy wy dostaliście, dajcie znać, ale ciekawe, że ING tym tematem się zajmuje. Dobra, altcoiny. GryptoX Hunter. Ja nie mówię o tym konkretnym projekcie, żeby od razu ktoś mi tutaj nie zarzucił, że ja polecam jakiś shit. Nie mam tego projektu, ja mówię tylko o profilu, który już parę takich fajnych strzałów gdzieś tam podrzucił. Oczywiście, on wchodzi wcześniej, tak? To jest pewne, że ten gościu, zanim wrzuci tego tweeta, to już zapakowany jest w taki projekt. Natomiast sam dwa razy skorzystałem z jego gdzieś tam tweetów, miałem włączone powiadomienia, skorzystałem z tego, co on wrzucił na swój profil, no i udało się tam kilkadziesiąt procent. Zarobić. Tutaj wrzucał też jakiś projekt, który miał market cap na poziomie 60 tysięcy, dobił do 270 no i teraz jest oczywiście na potężnej korekcie. Nie chcę mi się nawet sprawdzać, jak teraz ten temat wygląda, ale ten profil można sobie obserwować. I co do drugiej zagrywki, takiej ciekawej, skupiłem trochę Unibota. Skupiłem trochę tego tokena Unibot, bo jest na potężnym krachu. Tam doszło do no, dupiatej aktualizacji. Tak to by trzeba było nazwać. Zespół nie za bardzo skomentował ten temat w ciągu kolejnych kilkunastu godzin. No i oczywiście poszła duża wyprzedaż tego tokena. Natomiast tego FUD-u ostatnio jest coraz więcej. Projekty trochę niefortunnych aktualizacji wprowadzają, chociażby token CHNG. Tam też doszło do takiego fud i wyprzedaży. No, po tym jak zespół wymyślił sobie nowy token, dodrukowanie sobie kasy, tak naprawdę, i tak dalej. Więc ja w tym momencie. Próbuję takie dołki skupić za jakieś tam mały procent kapitału, żeby spekulacyjnie na tym zagrać. Nie będę tych tokenów nie wiadomo jak długo trzymał, natomiast tutaj taka mała żyłka hazardu we mnie zawsze oczywiście drzemie na tych shitcoinach, więc próbuję tutaj coś zarobić. To nie jest porada inwestycyjna. I ktoś się mnie pytał jeszcze, żebym pokazał te portfolio tokenów AI. Jak to wygląda? No i wygląda to tak, że BQ jest cały czas na plusie 20% od tego momentu, kiedy ja Wam go pokazałem. BitTensor 30%, iMedis 2%, niecałe, a reszta jest na minusie. Ja wcześniej dokupiłem 0x0. Diabase'a cały czas mam, on tutaj na dużej wyprzedaży. Ostatnio nie było update'u, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje w projekcie. I miała do końca stycznia pojawić się nowa giełda. Jest 29 stycznia, zobaczymy, czy jeszcze do tego dojdzie, czy czasem tego po prostu nie przełożą. Więc tak wygląda to portfolio AI. A co do altcoinów, to niby cały czas jesteśmy w. W sezonie altcoinów 76 punktów, tylko tak jak powiedziałem, to, że Bitcoin sobie radzi gorzej od tych pozostałych altcoinów, to nie znaczy, że one skaczą po kilkadziesiąt czy kilkaset procent z dnia na dzień. To znaczy po prostu, że one sobie trochę lepiej od tego słabego w tym momencie Bitcoina radzą. Dobra, idziemy dalej, na chwilę do Bitgeta, bo bardzo mnie to ciekawi z waszej perspektywy. Ostatnio oni wrzucili taką reklamę, tak? że przedłużyli umowę z Messim na kolejny rok. Przedłużyli umowę z Messim. No i Messi to jakiś czas ja to nawet sprawdzałem u niego na Instagramie, wrzucał relacje, chyba jakiś post też rzucił związany z giełdą Bitget. No oczywiście przy jego zasięgach no to jest potężny boost marketingowy dla tego projektu, dla tej giełdy. Mnie osobiście jeszcze że takie rzeczy jakoś tam nie ruszają szczególnie. Tak samo jak Binance i Cristiano Ronaldo współpracują, tak samo Bitget z Messim współpracują. Mnie, szczerze że takie rzeczy nie przekonują osobiście ale chciałem się zapytać Was, czy ktoś z Was widząc taką reklamę, że BitGet współpracuje z Messim, zarejestrowałby się specjalnie na tej giełdzie. Oczywiście tu jest jakaś pula nagród do wygrania w związku z tą, z tą aktualizacją, z, tą, z tym przedłużeniem umowy na kolejny rok. Natomiast no, z chęcią bym się dowiedział, czy Was takie reklamy w ogóle jakby tutaj przekonują. Tak samo jak wcześniej giełda Crypto.com współpracowała z Johnem, Jerem, nie pamiętam, Damonem chyba tak. No i właśnie, czy ktoś z Was przez takie reklamy faktycznie zarejestrował się kiedyś na jakiejś platformie? Jestem tego ciekawy. A co do BitGeta, to wrzucałem jeszcze wpis na swój profil. Można wygrać 6 litrów wódki Belveder. To jest taka specjalna y, kampania marketingowa dla rynku polskiego, czyli oczywiście możecie trochę różnych tokenów wygrać, a możecie też wygrać 6-litrową taką dużą butelkę wódki. Co trzeba zrobić, żeby móc kręcić tym kołem? No wpłaty netto oczywiście na giełdę, wolumen obrotu kontraktami futures, wolumen obrotu spot i copy trading. Za te wszystkie akcje możecie dostać właśnie te żetony, którymi możecie zakręcić tutaj na kole fortuny. Taka dość śmieszna akcja marketingowa na polski rynek. Dobra, kilka ostatnich informacji. Nowy airdrop tokena wen. Z tego co widziałem to ten airdrop w tym momencie jest wart tylko 100 dolarów. Więc nic szczególnego, ale zawsze to jakiś bag paliwa, czy, czy nie wiem, trochę jedzenia. Można sobie kupić piwko, winko, albo dokupić po prostu jakiegoś shitcoina za te darmowe pieniądze, które się dostało. Więc oczywiście u Mikołaja Tomczaka znajdziecie więcej informacji w tym temacie. Przechodząc dalej, to zielono mi, on powiedział o innym ale zaś tokena ALT. Świetny Ticker, trzeba przyznać, że Ticker to jest oczywiście dolar i ALT, więc jak Altcoin, jak Altcoin Season i tak dalej, super Ticker. Ten token chyba też jest do odebrania. A z takiej negatywnych informacji to niestety ale naganiacz Aronek znowu zmienił teraz nazwę swojego profilu. Już to nie jest kurde nawet nie pamiętam jak to się nazywało. Już to nie jest ta, ta jego poprzednia nazwa, tylko to jest jakiś bit cap. No i dalej oczywiście sprzedaje za 3000 dolarów na 6 miesięcy dostęp do jego grupy premium, tak. Wcześniej oczywiście wiemy, że wywalił się z botem na złocie. Wszystkie te informacje zostały zatajone, uciszone, ludzie zostali pobanowani zwykły, zwykły naganiacz. Niestety takich osób na rynku krypto jest coraz więcej, więc starajmy się informować siebie wzajemnie, żeby inni po prostu na takich ludzi gdzieś się tam nie nadziali. Tyle z mojej strony chyba, więc przejdę jeszcze do... Aha, komentarz króciutki do filmu z Rafałem Kiubusem. Film wam się bardzo spodobał, natomiast no, rozwaliło mnie trochę to, jak pisaliście co drugi komentarz, co taki ekspert, a nie wie, że halving to jest w tym roku, a nie w przyszłym roku bo Rafał się tam przejęzyczył. My się ugadywaliśmy na ten film na koniec grudnia. Nagraliśmy go chyba 3 albo 4 stycznia. No i po prostu Rafał głową jeszcze był w grudniu, w poprzednim roku, dlatego tam powiedział niefortunnie, że halving będzie w przyszłym roku. Tyle. Ale całej merytoryki temu człowiekowi zarzucić nikt nie może, chociaż zdarzył się tam jeden komentarz. To tyle, jeżeli chodzi o Rafała tutaj. Więc polecam tym, którzy sobie nie obejrzeli jeszcze tego materiału, ten film zobaczyć. No i co do Indii... I mojego Instagrama, bo oczywiście, jeżeli chodzi o te relacje, to staram się najwięcej wrzucać na Instagrama. Porobiłem sobie takie wyróżnione tutaj relacje, więc możecie z różnych krajów, które już odwiedziłem, pooglądać sobie wszystkie relacje wstecz. Najwięcej teraz jest chyba właśnie z Indii, tutaj wrzucam naprawdę dużo. Z ostatnich miejsc, no byłem w tym Jaipurze, bardzo fajne miejsce, mocno historyczne. Później przeniosłem się do Agry, Taj Mahal, Czerwony Ford. Jeden dzień Wam tam w zupełności wystarczy. Taj Mahal naprawdę robi, robi wrażenie na żywo, ale szczerze mówiąc, najlepszym miejscem do tej pory, które odwiedziłem w Indiach, było Varanasi. Varanasi nie wiem, czy ja wrzucę stamtąd dużo relacji. Znaczy tych relacji, które Wy chcielibyście zobaczyć. Mam dużo filmików, gdzie widać no, palące się ciała, tak z bliska. Nie wiem, czy nie wrzucę tych materiałów na Discorda, żebyście tam mogli sobie je zobaczyć. A na Instagramie, na Twitterze tych filmów nie będzie, no bo wiadomo, można jakiegoś bana wyłapać. Natomiast Warnasi ma mega klimacik. Polecam Wam kiedyś tutaj przyjechać, bo, bo super klimat. Teraz jestem w Kolkacie i to jest zdecydowanie bardziej rozwinięte miasto bardziej kolorowe nie wiem, takie nowo, nowocześniejsze, tak? Tak bym, to, tak bym to powiedział. Ciekawostka, byłem wczoraj w centrum handlowym, bo tam był duży sklep. Postanowiłem w końcu zjeść coś normalnego, kupić warzywa, kupić jajka, zrobić sobie jajecznicę i, i tak dalej, no bo mam takie warunki w tym mieszkaniu. I co się okazało? W sklepie strzelam, było 20-30 klientów, i na powierzchni takiej klasycznej biedronki u nas w Polsce było 40-50 sprzedawców. Naprawdę 40-50 sprzedawców, co alejkę stał jakiś sprzedawca, co alejkę na każdym skrzyżowaniu, próbowali mi wcisnąć. Bułki, pomidora, odżywkę do włosów, ciucha, e, garnki, e, wodę, rybę, mrożonki, wszystko. Po prostu byli tak nahalni, bardziej nachalni niż ci sprzedawcy przy ulicy, bo oni raczej tak sami siebie nie zaczepiają. Ale ci w sklepie to była po prostu jakaś, jakaś tragedia, nie? To, jak ci ludzie e, nachalni byli w tym sprzedawaniu, wziąłem na szybko tylko co potrzebowałem i wybiegłem stamtąd, bo, bo okropne, to było naprawdę. Nie wiem, jak ktoś ma się dobrze czuć, kiedy nad wami stoją 3-4 osoby i próbują wam wcisnąć masło albo bułkę. No, no, bez przesady. Ja już w ogóle o takim aspekcie ekonomicznym to nie myślę. Jak im się to zwraca, zatrudniając, wiecie, pewnie 100 ludzi dziennie, no bo tam są zmiany: pewnie polanna zmiana, popołudniowa zmiana, coś, coś odjechanego. No ale nieważne. Dzisiaj muszę popracować, jutro zabieram się za zwiedzanie tego miasta, a pojutrze mam bilet do Bangladeszu, do stolicy Bangladeszu. Tam zostanę kilka dni, pozwiedzam sobie stolicę tego kraju. No i wracamy do Indii, wracam do Mumbai'u potem. Tyle na ten moment. Dajcie znać, jak Wam się materiał dzisiejszy podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i widzimy się oczywiście w następnym materiale na kanale. Cześć!